Z okazji zbliżającego się festiwalu Zdobywcy Fryderyków przyjechaliśmy do Szczecinka, żeby pokazać Wam atrakcje tego miasta. Lecimy! Lecimy! Z racji tego, że Szczecinek jest nad jeziorem Trzesiecko, mamy możliwość zwiedzenia miasta trochę z innej strony, bo z wody wsiadamy na motorówkę i zobaczymy, co tu się dzieje. Ale dla chętnych jest też tramwaj wodny, którym możecie sobie popłynąć do okolicznych atrakcji. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Ale super! Jaka prędkość! Stąd wygląda to mega. Obłędnie. Tak można zwiedzać. Słuchajcie, w Szczecinku mamy także szkółkę żeglarstwa. Tutaj właśnie przyjeżdżają, cześć! Przyjeżdżają, przepływają. Między nami mali żeglarze. Liczymy, że ktoś odmacha. A tutaj mamy prawdziwy Irish Pub. Także dla chętnych można sobie wyskoczyć wieczorkiem albo za dnia. Właśnie dopływamy do Mysiej Wyspy i to, co najważniejsze, co właśnie usłyszałam, to to, że weekendami odbywają tutaj się bardzo fajne imprezy. No, takie zwiedzanie to mi się podoba. I dotarliśmy na Mysią Wyspę. Ale właśnie ja tutaj zauważyłem jedną niezgodność, ponieważ tutaj jest Mysia Wyspa, ale bardzo tutaj dużo jest kaczuszek. Więc chyba przyjemniej, nie? No, nie wiem, dajcie znać w komentarzu. Kolejna plaża i kolejny kompleks wypoczynkowy. Dużo kaczuszek, super jedzenie. Dużo leżaków, dużo atrakcji dla maluchów. I panowie, którzy łowią sobie rybki. Tylko pamiętajcie, żeby wam palma nie odbiła. Jest z nami Hubert, który okolice zna bardzo dobrze. Hubert, wpadamy na Mysią i szybko, co możemy tu zrobić? No możemy pograć w siatkę ze swoją ekipą lub mecz konkurencyjny. Są szachy, do tego można grać, poćwiczyć troszeczkę wiedzę. Są kręgle i oczywiście możemy tutaj dobrze zjeść. Poleżeć, wypocząć, no i poopalać się, jeżeli słońce pozwoli. Możemy Zapraszamy. Się coś napić? Możemy się napić, więc wszystko jest pod dostatkiem. Doskonale. To wy wpadajcie, a my idziemy się czegoś napić. A ty też bioderka ćwiczysz. Brzuszek. Bioderka, bo my rozgrzewamy się, żeby tańczyć pod sceną festiwalu Zdobywcy Fryderyków. Oh yeah. Chciałem tylko podkreślić, że ja nigdy czegoś takiego nie widziałem na zewnątrz. Nigdy nie widziałeś kręgli? Na zewnątrz, w sensie na zewnątrz, no bo to jest nietypowe, okay. A bardzo fajna atrakcja. Podoba mi się. Przetestujmy to. Jak złamię paznokcia, to mi płacisz za nowy. Nie wiem, gdzie to jest. Ale rzucił? Jest! I widzicie, tak to się robi. To co, lecimy dalej. Trochę jakbym driftował. Nigdy nie driftowałem, ale czuję się jak po prostu w słonecznym patrolu. Klasa. A on tam coś robi w ogóle? Trzymam kierownicę. Dobra, raz w lewo. No właśnie, zapytałaś, czy ja coś w ogóle robię. Robię, skręcam, widzisz? Dobra, jak Aleksandra jest, to ja powinienem się obwiązać tutaj liną. I powiem, troszkę się stresuję, ale lecimy z tym. Kręcimy w prawo, żeby Grzegorz wpadł do wody. Jezus, od razu na zakręt mnie rzuciłeś? Ja jestem dobrym kierowcą. Słuchajcie, fryzura rozwiana. No, trudno, ale tutaj lokalna polecajka, czyli przepyszna rybka. Sprawdźcie sami. A w Szczecinku mamy także wyciąg do nart wodnych. Woohoo! A oprócz deski, którą przed chwilą nam kolega zaprezentował, mamy też narty wodne. Wyglądają troszeczkę inaczej niż narty takie na śnieg. No, muszą się czymś różnić. Próbowałbyś? No, w sumie tak, ale nie wiem, czy bardziej nie na desce. Bardziej jestem przyzwyczajony chyba. A dla zwolenników mniejszej adrenaliny w Szczecinku znajdziecie także rowerki wodne oraz kajaki. Z poziomu wody, pieszo, a także na rowerze. Tak możecie zwiedzać Szczecinek. Nic dodać, nic ująć. Świetniacko. Woda ciurka. O, patrz teraz, patrz jak jest wysoko. Jak widać, gejzery, gorące źródła. Cud. Kaczuszka. Cześć, nazywa się Wojtek. A wiesz, że kaczki bardzo szybko wysychają? Bo to było na biologii, albo nawet na przyrodzie jeszcze. A teraz zaprezentujemy podświetlane gejzery, które Wojtuś nam zaprezentuje. Wojtuś się wstydzi. Inaczej tańczące fontanny w Szczecinku.
za nami powstał całkiem niedawno bulodrom. Czyli miejsce do grania w bule. A ci, którzy swój wolny czas lubią spędzać aktywnie, w Szczecinku też na pewno będą się dobrze bawić. Teraz jesteśmy na stadionie miejskim właśnie w tym mieście, ale sprawdźmy, jakie jeszcze atrakcje oferuje nam Szczecinek. Jest z nami Natalia. Cześć. Natalia, jako taki lokal, możesz nam zdradzić swoje ulubione miejscówki w Szczecinku? Takie top of the top to teren zielony przy Zamku Książąt Pomorskich z przepięknym pomostem, gdzie widać najpiękniejsze zachody słońca. Drugie to park miejski, który jest wyjątkowy dla Szczecinka. A trzecie to chyba Mysia Wyspa, gdzie można pysznie zjeść i spędzić miły czas z przyjaciółmi i z rodziną. Super. My tam wszędzie byliśmy, potwierdzamy, jest super, więc co? Podajcie do Szczecinka i korzystajcie ze wszystkich atrakcji. Do zobaczenia. My już dotarliśmy na plaży pod zamkiem, gdzie można idealnie odpocząć z kaczuszkami, na przykład przed festiwalem Zdobywcy Fryderyków, który już 15-16 lipca w Szczecinku. W tym tak popularnym tutaj zamku znajdują się liczne apartamenty. W tym rycerski, do którego właśnie wchodzimy. Piękny wystrój. Liczne atrakcje. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Ja na przykład znalazłem konsolę. A ja bilard. Cześć. No to pokaż swoje umiejętności. No i przegrałem. W drodze do centrum miasta przechodzimy przez przepiękny ogród różany. No, Szczecinek to miasto imion. Zdecydowanie. Róże. Fryderyki. A skoro o Fryderykach mowa, to zbliża się wielkimi krokami festiwal Zdobywcy Fryderyków. 15-16 lipca, Szczecinek. Widzimy się. Badajcie. Była Mysia Wyspa. A za nami jest Rat House. I nie jest to dom dla szczurów, jak wielu mogłoby się wydawać, tylko ratusz po niemiecku. A więc... I tym oto akcentem kończymy właśnie ten odcinek. I żegnamy się ze Szczecinkiem, ale wracamy tutaj już 15 lipca. Tak, także widzimy się. Hity na maksa.